Co sądzisz o wyborze na trenera pana Michniewicza? So, ja myślę, że ta konferencja chyba podsumowała to, co można o tym myśleć. Jeżeli nowy selekcjoner, jeżeli dzień tak zwany przedstawienia selekcjonera, czyli dzień, który ma być świętem, jest okraszony tłumaczeniem się z powodu 711 połączeń do kogoś, kto nazywany był ojcem piłkarskiej mafii. Ktoś to zostawił, podobnie jak Paulo Sousa, reprezentację z tym, że młodzieżową, ponieważ dostał lepszą i intratniejszą finansową ofertę z klubu ligowego. To nie jest mój typ, to nie są moje zasady życia, to nie jest mój kręgosłup moralny i myślę, że ta konferencja wyglądała żenująco. To była tragikomedia, to była farsa, zdenerwowany prezes, trener odpowiadający, tłumaczący się z tego, czy to zrobił, czy tego nie zrobił, a myślę, że chcielibyśmy posłuchać stricte merytoryczne pytania na piłki, a przede wszystkim odpowiedzi selekcjonera. To, co się wydarzyło, dzieje dzisiaj, że nasz selekcjoner zamiast skupić się na pracy stricte piłkarskiej, czy wymyślenia tego, co zaproponuje naszym piłkarzom, to biega po redakcjach, tłumaczy się, obrażając ludzi i tak dalej, to jest mega słabe i generalnie uważam... Grożąc prokuraturą nawet czasami. Tak. Myślę, że po prostu bardzo się chyba prezes Kulesza w tym zagubił. Nie rozumiem, skąd ta decyzja. Czy jest tutaj jakieś drugie dno? Być może tak. Natomiast uważam, że to była bardzo niefortunna nominacja. Uważam, że cofnęliśmy się znowu o kilka lat wstecz. Znowu są te koszmary i przypominamy sobie o czym już chcielibyśmy bardzo dawno zapomnieć. Łamano kariery ludziom, naprawdę. To był bardzo poważny problem. I wszyscy, którzy w tym uczestniczyli, naprawdę no, powinni mieć chociażby na tyle przyzwoitości, żeby nie zabierać jakichś tam ról, które są wystawione na piedestał. Oczywiście trener Michniewicz nie został nigdy skazany, chociaż wypowiedzi nieżyjącego już Janusza Wójcika, który mówi, co słyszał trener Michniewicz, jak służalczo podchodził do właśnie wspomnianego fryzjera, no trochę mogą martwić. Także chyba postrzeganie naszego dzisiaj związku poprzez pryzmat oceny tej konferencji, bo na świecie dużo się też mówi dzisiaj o tym, że mamy selekcjonera, który podobnie jak polityka w naszym kraju, czyli coś znowu nas podzieliło. Tym razem wybór selekcjonera naszej kadry od wczoraj. Znowu mamy dwa albo i więcej obozów i to jest przykre, bo piłka powinna dzielić i tam nie ma miejsca na takie poważne wątpliwości, jakie zostały wczoraj przedstawione. Myślę, że to naprawdę nie był dobry wybór.